Nazywam się Krzysztof Bator i skończyłem studia na Wydziale Kultury Japonii na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Napisałem pracę licencjacką pod tytułem Nie Holokaust na Wschodzie. Interpretacja znaczeń japońskiego nacjonalizmu. Moimi promotorami byli profesor Radosław Siedliński, profesor Pierzchała Suska i profesor Karpoczuk. Tytuł Nie Holokaust na Wschodzie wynika stąd, że ogólnie w literaturze na temat japońskiego nacjonalizmu, jakby działania Japończyków w Chinach nazywa się Holokaustem Wschodu, co uznałem za taki niepoprawny termin, ponieważ po pierwsze Holokaust był później, więc widzę w tym takie narzucanie trochę naszych europejskich interpretacji bez przemyślenia. Czasami, jeżeli one są trafne, no to wiadomo, że może mieć to sens, ale w tym wypadku nie ma i ta praca jest poświęcona też dowiedzeniu w dużym stopniu, że właśnie ta analogia pomiędzy Holokaustem a wydarzeniami w Japonii, pomiędzy Japonią a Chinami nie jest właściwa. Ten kierunek spodobałby się wszystkim osobom, które są zainteresowane już kulturą Japonii w taki czy inny sposób. Program Peyotu japoński, który jest autorskim programem pani Mackiewicz, jest inny niż programy prywatnych szkół i niż różne internetowe kursy, jakie można znaleźć, i w bardzo taki pełny sposób jest w stanie przedstawić język. W codziennym życiu japońskim mi się nie przydaje, nie robię nim herbaty, ani nie zarabiam nim pieniędzy na razie. Ale po prostu wiem, że będę mógł spokojnie skończyć sobie ten język w ciągu 2 lat i potem po prostu pracować. Oferty pracy z japońskim w Polsce są bardzo dobre. Można z nim pojechać, gdzie się chce, jeżeli się zna się też angielski. Na tych studiach można zgłębiać bardzo różne aspekty japońskiej kultury. Są wykładowcy, którzy specjalizują się w kulturze antycznej, w historii Japonii, w historii sztuki Japonii. Wykładowcy, którzy specjalizują się w kulturze współczesnej i ich główną pasją jest kultura współczesna, więc pomimo, że w ramach programu studiów trzeba zgłębić, prawda, trochę wszystkiego, to można spokojnie wybrać sobie wykładowcy, z którym chciałoby się pogłębiać konkretny temat. Właśnie wydaje mi się, że wykładowcy są bardzo wartościową częścią tej szkoły. To są bardzo, bardzo ciekawi ludzie, którzy sami są też zainteresowani tym, o czym wykładają. Więc nawet jeżeli ja byłem osobą zupełnie spoza tego właśnie świadka kultury Japonii, to natychmiast mnie to zainteresowało, głównie przez wykładowców, z którymi miałem lekcje.